Byli podkomendni generała Maczka podkreślają, że odnosił on zwycięstwa przy minimalnych stratach, a mieszkańcy wyzwolonych przez jego dywizję miast w północnej Francji, Belgii i Holandii wdzięczni mu są po dziś dzień za wolność nieopłaconą zniszczeniami i cierpieniami. To wraz z przekonaniem, że generał łączył wielki talent wojskowy ze szczęściem towarzyszącym mu w kampaniach, składa się na legendę otaczającą go i wielkie jednostki, którymi dowodził. Najbardziej znana jest epopea utworzonej w Szkocji pierwszej polskiej dywizji pancernej, jej udział w sojuszniczej kampanii lat 44-45, uwieńczonej największą bitwą pancerną w zachodniej Europie i zwycięstwem nad siłami niemieckimi pod Falaise. Do tej kampanii przygotowało Stanisława Maczka długie doświadczenie wojskowe. Od I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, poprzez kampanię wrześniową i walki we Francji w roku 40. Od wczesnych lat był przekonany, że o wyniku współczesnych bitew decyduje tempo działań i siła ognia, które daje mechanizacja, nowoczesna artyleria i opancerzenie. Po zakończeniu I wojny, w której służył w wojsku austriackim, zaczął formować pierwszą lotną kompanię na podwodach, a następnie batalion szturmowy, który uzupełniony plutonem czołgów wyróżnił się w walkach z armią Budionego. Po wojnie kapitan Maczek chciał studiować polonistykę. Przełożeni skłonili go do pozostania w wojsku. W roku 1924 ukończył wyższą szkołę wojenną. Ustawicznie pracował nad modernizacją polskiej armii. W roku 1938 objął dowództwo 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, którą poprowadził do walki w kampanii wrześniowej. Brygada nie skapitulowała, ze sprzętem przeszła na Węgry i została odtworzona we Francji. Następnym etapem była Wielka Brytania, gdzie w roku 1940 brygada otrzymała zadanie obrony Wybrzeża Szkockiego. Już w roku 1941 generał Maczek liczył się z możliwością inwazji na kontynent. Wiedział, że jeżeli Wojsko Polskie ma odegrać istotną rolę w kluczowej fazie wojny, musi być to wyspecjalizowana jednostka pancerna, zdolna sprostać najnowocześniejszym siłom niemieckim. Przygotowywał kadrę i sprzęt dywizji, która w roku 1944 poszła do walki. Generał Maczek mówi zawsze, że była to dla niego i jego żołnierzy droga do Polski. Jednak gdy skończyła się wojna, generał Maczek postanowił, jak wielu innych dowódców, na znak protestu przeciwko układom jałtańskim i dyktatowi komunistycznemu w Polsce, pozostać na Zachodzie. Choć generał Maczek zawsze stronił od polityki, był dla emigracji jednym z symboli sprzeciwu wobec rządów komunistycznych. Ilustracją stosunku ówczesnych władz w Warszawie do dowódców polskich sił zbrojnych na Zachodzie było pozbawienie ich obywatelstwa polskiego. Decyzja ta została odwołana dopiero kilka lat temu przez rząd demokratycznej Polski. Generał Maczek znany jest ze swej skromności, ale udzielając wywiadu naszej redakcji nie krył wzruszenia, gdy papież Jan Paweł II powitał go w roku 1979 na audiencji w Rzymie, świadom jego wielkich zasług. Generał Maczek tak opowiadał o tym spotkaniu. Ja z żoną za wózki mojej córki staliśmy na samym początku i do nas pierwszy przybył papież. Ja wiem, że nigdy papież mnie nie widział, więc zacząłem od tego, że przedstawiłem się. Na to papież był jakby zaskoczony. Wniósł ręce w górę i powiedział głośno: Maczek, generał Maczek, toż to karta historii. O, jakże mi miło powitać Państwa tutaj. I tak zaczęła się krótka, ale bardzo wymowna rozmowa między mną, między papieżem a żoną moją i moją córką, którą specjalnie bardzo czule uściskał i ucałował i życzył jej wszystkiego dobrego. Potem, gdy papież odszedł dalej wzdłuż tego łańcucha wózków, na których siedzieli inwalidzi, im bardziej się udalał, tym więcej za bariery, gdzie były te tłumy pielgrzymów, zaczęły odzywać się głosy: Maczek, Maczek. Tak więc to zdarzenie, to spotkanie i złożenie hołdu papieżowi złożyło się z drugiej strony z tym takim przypomnieniem, że to Polak i że Polacy są tutaj i że ja należę do tego Polaka, że oni są ze mną tak jak przyjechali z Polski, jak ja jestem z wszystkimi w narodzie,
którzy są naprawdę Polakami i po polsku czują. W ostatnich dniach dywizja ukończyła studniowy okres walki. Śledziliście okres bitwy przełamującej w rejonie Falaise, zamknięcie ostateczne worka pod Chambois. Pod Chambois właśnie dywizja otrzymała najwyższą pochwałę, jaką mogła uzyskać, bo z ust wroga. Wzięty do niewoli dowódca korpusu niemieckiego w rozmowie ze swym szefem sztabu, prowadzonej po niemiecku, w przekonaniu, że pilnujący go oficer polski nie włada tym językiem, powiedział: nasza polityka nie zdała egzaminu. Zrobiliśmy zasadniczy błąd, atakując Polskę, zamiast pozyskać ją na swą stronę. Bo przecież trudno zrozumieć, jak z 5 lat po rozbiciu Polski Polacy potrafili nam tutaj we Francji przeciwstawić dywizję pancerną. I to taką. Słowo taką zawierało w sobie podziw i uznanie. Po ostatecznym zniszczeniu 7 Armii Niemieckiej towarzyszyliście nam w sławnym pościgu, gdy dywizja w 9 dni pokryła 470 kilometrów. Nazwy znanych i sławnych miejscowości, jak Abbeville, Ypres, Roulers, Tilt, Gandawa, Antwerpia, Breda i wiele, wiele innych przewijały się w komunikatach wojennych działania dywizji. Wdzięczność ludności wyzwalanych miejscowości Francji, Belgii i Holandii trudno opisać. Sceny wprowadzania właściwych burmistrzów na ich urzędy po 4-letniej przerwie okupacyjnej pozostaną nam na zawsze w pamięci. Przeżywaliśmy te chwile historyczne, mając ciągle w pamięci nasze hasło narodowe: za naszą wolność i za waszą. Dywizja przyniosła wolność wielu miastom i wielu ludziom, wierząc, że to jest właściwa droga dla zaniesienia wolności Polsce, dla której jedynie dla której bijemy się. Ostatnio czytaliście w prasie o ostatecznym odrzuceniu Niemców z południowej Holandii poza rzekę Maas. Był to dla dywizji okres ciężkich walk. Niemcy bronili przyczółka najdłuższego mostu w Europie w rejonie Moerdijk na silnie ofortyfikowanej pozycji z fanatyzmem nieczęsto już spotykanym. Bardzo trudny teren holenderski pomagał im wydatnie w obronie. Ze względu na zalewy ruch mógł się odbywać jedynie po drogach. Na drogach tych Niemcy skupili potężny ogień artylerii strzelający z północnego brzegu rzeki Maas. Trudno było w tych warunkach zdobyć betonowe umocnienia. A jednak po 3-dniowej walce i ta pozycja została zdobyta. Generał Stanisław Maczek za chwilę udekoruje sztandar. Podniosła chwila. Muzeum imienia generała Sikorskiego to sanktuarium żołnierzy wygnańców. Tutaj zdeponowano bojowe sztandary polskich sił zbrojnych na zachodzie. Tutaj zgromadzono ważne dokumenty i historyczne pamiątki. Tutaj można obejrzeć złoty medal wybity z okazji wejścia, chyba po raz pierwszy w historii, polskich oddziałów żołnierskich z zachodu na ziemię niemiecką. Medal pamiątkowy nosi napis: Germanie finis Apollonis debellati presidi istenentur. Niemcy pokonane. Zalogi wojsk polskich obsadzają ich kraj. Tutaj, wśród pamiątek po wrześniowego szlaku bojowego generała Maczka, Góra Wysoka, Naprawa, Jordanów, Myślenice, Wiśnicz Nowy, Łańcut, Lwów, Węgry, Champaubert, Montbard, Algier, Casablanca, Lizbona, Edynburg, Falaise, Chambois,
Mont Ormel, Maczuga, Gandawa, Breda, Küstenkanal, Aschendorf, Wilhelmshafen. Daleki był szlak żołnierskiej wędrówki wiernego żołnierza Rzeczypospolitej. Tak, tutaj, wśród towarzyszy broni, Stanisław Maczek udekoruje sztandar bohaterskiego batalionu. Raport przyjmuje generał Stanisław Kopański. Pan generał! Panie generale, będę posłuchał batalion 9 i jako sztandar. Proszę pana generała Maczka, dowódcę dywizji, pod rozkazami którego batalion się wsławił, o dokonanie dekoracji sztandaru. Panie generale, panie, panowie, koledzy. Przychodzi mi dzisiaj z wielką radością i z wielkim zaszczytem dokonania dekoracji orderem Virtuti Militari sztandaru 9 Batalionu Strzelców Flandryjskich. 9 Batalionu tego Beniaminka Dywizji, to najmłodsze nasze dziecko, który to batalion powstał niemal w wigilii inwazji, a już w pierwszych walkach naszych, najbardziej zaciętych w Normandii, pokazał swój lwi pazur i wysunął się pomiędzy najbardziej osiewiałe w boju i najbardziej zasłużone jednostki 10 Brygady Kawalerii i 1 Dywizji Pancernej. Dokonując tej dekoracji, chciałbym podkreślić jeszcze jeden moment historyczny, że sztandar ten właśnie ziemia flamandzka ofiarowała naszemu batalionowi 1 Dywizji Pancernej. Sztandar odpoczynować. A nam w czasie tej dekoracji, kiedy to teraźniejszość splotła się z przeszłością, przypomniał się fragment historycznego rozkazu wydanego przez generała Stanisława Maczka w dniu wylądowania polskich oddziałów w Normandii. Pamiętajmy wszyscy o jednym. Żołnierz nasz bije się o wolność wielu narodów, ale umiera tylko dla Polski. Wierzymy głęboko, że z trudu naszego i znoju Polska powstanie, by żyć. A na zakończenie tej urodzinowej wiązanki poświęconej generałowi Stanisławowi Maczkowi przenieśmy się na chwilę do holenderskiej szkoły powszechnej imienia generała Stanisława Maczka w zawsze wdzięcznej Bredzie, gdzie dzieci holenderskie śpiewają po polsku swój drugi hymn narodowy. Jeszcze Polska nie zginęła.
Usłyszeli Państwo audycję okolicznościową Stanisław Maczek, wierny żołnierz Rzeczypospolitej. Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Zdobycie Bredy było znakomitym narkotykiem na ból związany z upadkiem Warszawy. Holendrzy zresztą, wiedząc dobrze o tragedii Polaków, starali się z nawiązką zapłacić za wszystkie cierpienia i trudy żołnierskie, za wszystkie smutki i zawody. Cała Breda stała się jednym wielkim, otwartym, serdecznym domem. Ze wszystkich okien wyglądały napisy "Witajcie Polacy", wszędzie wyciągały się serdeczne dłonie i wysuszano do reszty wszelkie zapasy holenderskiego dżinu. Zbratanie było kompletne, całkowite i pełne, mimo żeśmy trochę poharatali kulami to piękne miasto. Główny duszpasterz dywizyjny wymyślał nawet artylerzystom, że zburzyli 3 kościoły. Trudna rada, proszę księdza, powiedzieli artylerzyści. Na wieżach kościelnych były niemieckie punkty obserwacyjne. Po zdobyciu Moerdijk zakończyła się pierwsza faza walk o Holandię. W Bredzie stanęliśmy na kwaterach. Walki o Holandię kosztowały dywizję po stronie strat 84 oficerów i 1325 szeregowych. W jednym tylko miesiącu październiku pierwsza dywizja pancerna zużyła 4982 tony amunicji i 2674 tony materiałów pędnych. Te cyfry najlepiej świadczą o natężeniu walk. O cyfrach można jednak zapomnieć. Co mi jeszcze zostało w pamięci z owych dni wyzwalania Holandii i zdobycia Bredy? Kuchnie polowe. Nasze kuchnie polowe i długie sznury wyglodzonych holenderskich dzieci, cierpliwie czekających z menażkami, z puszkami po konserwach na tłustą, dobrze okraszoną polską zupę. I zawsze będę pamiętał tego kucharza, który rozlewając chochlą zupę, gadał do dzieci w nieznanej polskiej mowie. Niech jedzą nieboraki. A może ktoś i mego nakarmi? A gdzie pan syna zostawił, spytałem wówczas kucharza. W Warszawie, na Starym Mieście.